Dokładnie za miesiąc, tego roku w nieco przyspieszonym terminie, czeka nas sztandarowa nowotarska impreza. 22. edycja Jarmarku Podhalańskiego. Program jest już znany. Znów ucieszymy się fajerwerkami koncertów wieczornych, folklorem w bogatym międzynarodowym wydaniu, efektowną częścią sportową, ofertą dla dzieci i dla seniorów, kolejnym spotkaniem z nowotarskimi artystami oraz rozmaitością rękodzielniczych stoisk. W piątek 16 sierpnia zaczniemy oczywiście paradą gazdowską i oficjalnym otwarciem Jarmarku Podhalańskiego. Następnie wystąpią nasze zespoły regionalne, Mali Świarni, Hyrni, Młode Podhale oraz gościnnie przyjedzie do nas zespół folklorystyczny z zaprzyjaźnionej Roverbelli z Włoch. Także będą z nami miasta partnerskie także w tym roku, bo odpowiedziały pozytywnie na nasze zaproszenie. I taki zespół z Włoch będziemy mogli tutaj zobaczyć i gościć na scenie w rynku. Gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Kaja. Jeszcze nigdy nie gościliśmy tej artystki tutaj. Artystka, która też łączy muzykę folkową, etniczną, cały czas poszukująca nowych brzmień. Więc bardzo cieszymy się, że Kaja będzie z nami. Kwestia bezpieczeństwa jest ważna. Zawsze przed każdą imprezą odbywają się odprawy ze wszystkimi służbami, czyli z ochroną, która jest jakby tutaj wynajęta do zapewnienia porządku, ze służbami właśnie porządkowymi, czyli z policją, z strażą pożarną, jest zabezpieczenie medyczne i tutaj jest monitoring i to jest wszystko jakby tutaj kontrolowane. Natomiast wiadomo, że czasami chciałoby się, żeby było jeszcze większy stopień zabezpieczenia, no ale nie cofamy koncesji sklepom na czas imprezy, bo wiemy też, że te sklepy, które sprzedają alkohol, no też w jakiś sposób czekają na ten czas, kiedy mogą zarobić. Natomiast nie jest dopuszczalne i nie tolerowane jest, że lokal, który normalnie nie ma na to zezwolenia, będzie wytaczał przed na chodnik rollbar i prowadził sprzedaż. Jeżeli będą takie zgłoszenia, to będzie reakcja natychmiastowa i policja powinna zdecydowanie tutaj zareagować i taką dostaną dyspozycję, żeby tutaj czuwać. Więcej o ciekawostkach, gwiazdach, rodzimych artystach i kwestiach bezpieczeństwa podczas imprezy na rynku w następnym wydaniu naszego przeglądu.